Cześć, z tej strony Mike, Podziemne Typy. Dzisiaj znowu dość specyficzny film. No niestety mój czas trochę teraz ostatnio zajmuje jedna sprzeczka, drama, zwał. Kto jak zwał, z pewnym panem, z pewnej akademii, którą no, czuję się po prostu zobowiązany wyjaśnić. Jeżeli ci, co są u mnie długo i wiedzą, mogą mnie lubić, mogą mnie nie lubić za moje typy, za to, że po prostu gdzieś tam zarabiam pośrednio, czy tam na afilacjach, czy na Patronite, ich to boli, no to trudno, to niech mnie nie lubią. Ale jedyną rzeczą, którą po prostu ja się trzymam w moim cyklu po to, żeby właśnie w tej dziedzinie sprzedaży typów bukmacherskich, czy ogólnie w bukmacherce nie zginąć i nie zrobić złej jakby sławy, to jest to, że staram się być transparentny. Znaczy w sumie jestem, tak? Bo słowo staram się źle brzmi, a ja jestem i chcę być. Więc sami nawet wiecie, że nie kasuję komentarzy, tylko próbuję z kimś dyskutować, chyba że ktoś po prostu w jednym celu te komentarze pisze dłuższy czas, no to wtedy to już nie ma innej drogi, tylko odbić trolla. Ale ogólnie wszystko możecie u mnie wejść, napisać na czacie, skrytykować mnie, powiedzieć, co wam się nie podoba, czy to jest dla was, czy to nie jest dla was, do nikogo na nic jakby nie naciągam, nie namawiam. To są rzeczy po prostu opcjonalne, a ja legitymuję się jakby swoim wynikiem, jaki robię, czy tu na YouTubie, czy po prostu na grupach zamkniętych, które są poprzez Patronite'a, a reszta decyduje. Więc lubicie mnie czy nie, ale ja mam po prostu taki tok rozumowania i w typach sam walczę, aby jak najwięcej tych serwisów skamerskich, jakby naciągaczy lub osób, którzy nadużywają pewne ludzkie zaufanie, które bazuje na ludzkiej niewiedzy, żeby trochę ukrócić. No i w ostatnim czasie, jak wiecie, nagrałem jeden film o sprzedawcy marzeń. Nagrałem ten film właśnie o panu Robercie i jego akademii. Nagrałem go dlatego, ponieważ jakby pierwszy doznałem ataku i były pewne rzeczy jakby niejasne, że hejt płynął z jego strony albo od strony jego graczy. Więc rozstaliśmy się w zgodzie, ale ja już na pewne rzeczy machnąłem ręką, mówię, nie będę tego kontynuował, nie moja sprawa, tak jak w sumie na koniec powiedziałem, niech każdy robi to zgodne z własnym sumieniem, swoje już powiedziałem, myślę, że wystarczająco to ubodło, ponieważ pan Robert mnie przeprosił, zaproponował pewne rozwiązanie, ja go wypytałem, czy ci użytkownicy, ci hejterzy są od niego, on stwierdził, że nie ma z tym nic wspólnego, no to mogliśmy to zakwalifikować jakie pewnego nieporozumienie, niech on robi swoje, ja robię swoje i tak dalej, i tak dalej. Pan Robert nagrał teraz film, że podskazując w ogóle mojego maila po zgodzie, no w sumie prywatna korespondencja, no ale czegoż można się oczekiwać tutaj po panie Robercie, sam wcześniej coś takiego zarzucił, że ja pokazuję, czy ktoś z jego klakierów mu zarzucił, że ja pokazuję korespondencję, no ale on w sumie dał taki sam komentarz pod moim filmem, którego ja nie usunąłem, a pan usuwa swoje permanentnie. I o to powtórzę jeszcze to 100 razy, bo do tego dojdziemy, dlaczego pan usuwa te komentarze i o co w tym wszystkim chodzi. Więc ja panu po prostu przestrzegłem, jak działają podziemne typy, że jesteśmy transparentni, że to nie chodzi tylko o afilację, budujemy serwis typu podobny do bloga Beta, gdzie skupiamy najlepszych typerów, ale jak widzę te moje wytłumaczenia, to grochem o ścianie, bo pan do tych najbardziej kłopotliwych rzeczy się w zasadzie nie odniósł. Więc potem, jak już przybiliśmy sobie tą wirtualną zgodę, pan nawet chciał jeszcze telefonicznie ze mną rozmawiać, no ale nie chce mi się tracić po prostu czasu swojego, który jest cenny. Później po tej właśnie wirtualnej zgodzie stanęło na tym, że usuniemy te swoje filmy. No i fakt, pan usunął pierwszy. Ja również zleciłem to usunięcie, ale ono potrwało dłużej, bo jedna osoba o tym po prostu zapomniała. Tak jak mówię, podziemne typy to nie tylko ja, ale ja najczęściej po prostu przemawiam. Ale mój film również został dany do prywatnych, został usunięty. Nie było go naprawdę. Może 24 godziny, może 12. I później ktoś zwrócił mi uwagę, że Robert dalej ten film udostępnia, więc nie odpisał pan mi na ostatniego maila. Więc ja mówię, aha, no to jeżeli w ten sposób, no to ja też ten film przywracam, więc będzie dalej po prostu się działo. Pan mi tam jeszcze zwraca uwagę, że dostaje pan jakieś powiadomienia od swoich ludzi w grupie Top Secret, że na moim czacie ludzie
Dalej panu piszą, czy tam ja piszę. No powiem panu, no jest taka beka ogólnie z pana, że ciężko, żeby ci ludzie nie pisali, bo piszą i poszkodowani, zresztą to pan zobaczy, bo na koniec filmu szykuje bombę. Ludzie właśnie poszkodowani, którzy przynajmniej tak twierdzą, bo ja nie wiem jak było, tak? Tylko po prostu pokazuje to, co ktoś pisze. Jak i ludzie, którzy sobie po prostu kręcą bekę, sprzedaje pan chińskie wędki i tak dalej. Więc trudno po prostu mi zapanować nad czatem, czy na mojej stronie podziemnetypy.com, czy na moim czacie na Telegramie, jak ludzie sobie po prostu z pana cisną bekę. No i w sumie ja ich rozumiem, no bo został pan już trochę zaorany w pierwszym filmie, a w tym drugim, no to myślę, że to już będzie, pójdzie ciężki knockout z dymem, bo ja teraz już naprawdę nie zamierzam być miły, bo no pokazał pan jakby drugą twarz, myślałem, że oleje pan tą sprawę, nie będziemy do tego wracać, ale nie, chce pan dalej bazować na pewnych technikach socjotechnicznych, żeby tutaj siebie wybielić, a mi powbijać jakby same szpile bez faktów. Ja będę pokazywał same fakty tutaj o tym, co pan po prostu bajdurzy, a ludzie sobie mam nadzieję, że sami wyciągną wnioski. I na tym się po prostu skupimy, więc panie Robercie, chciał pan jakieś takie wojenki, no to będzie pan ją miał. Ja bronię swojego jakby projektu, bo już miałem hejterów sporo. W pewnym czasie jednym przeszkadza to właśnie, tak jak pan pisze, afilacje, drugim przeszkadza, że dobre wyniki, konkurencja, wszyscy różni inni robią to samo, a ja za jakiś czas i tak będę próbował z projektem pójść dalej i w zasadzie wyjść bardziej do ludzi, więc mi zależy na transparentności, bo panie Robercie, proszę wiedzieć, że w internecie nic zbytnio nie ginie, a masowe kasowanie komentarzy lub nie danie się wypowiedzieć ludziom, no to świadczy tylko o panu, że ma pan coś do ukrycia. Takie drugie background story, którego nie chciałby pan, żeby pewni ludzie poznali, bo mogliby zacząć myśleć. A jak ludzie myślą, no to robią się schody. Najlepiej jak ludzie bezmyślnie kupują, no to wówczas jest wszystko ok, nikt nie zwraca uwagi. Ale ten film może naprawdę długo potrwać, bo zamierzam pana wypunktować jak ten bokser, tak mocno, mocno. No i zobaczymy, co mi pan właśnie na to odpowie, bo pewnie nie zostawi pan tak tego, ale chciał pan, to proszę bardzo, show musi się zacząć. Więc tak, odpowiedziałem na pana mail po zgodzie, w sumie nie wiem, po co pan to nagrywał, żeby tylko rozjuszyć blika, no to trudno. Po tym pana filmie zgłosiło się do mnie też kilka osób, które chciały opisać właśnie, jak pan działa, bo ich te komentarze są kasowane, więc ja sobie pokażę, tutaj pan mi nie skasuje, co pewne osoby napisały o pana właśnie typach i o tych Chinach. Ja tych Chin w ogóle bym nie ruszał, ale ludzie mi po prostu piszą, chyba że tam czuję, że tam jeszcze jest ciekawsza ta historia pana, no ale zobaczymy. Na wstępie jeszcze po prostu powiem, przypomnę ludziom, że pan, panie Robercie, nie odniósł się do tego mojego największego jakby zarzutu, że pan trochę splagiatował. Widać pan, że podziemne typy pan po prostu dobrze znał. Poprzednim filmie pokazałem panu mojego Patronite'a, jak wygląda, i mój tak, jak obstawiać, żeby lepiej żyć. Taki sobie wymyśliłem, komu się podoba, komu nie, jest nieistotne. I te pierwsze punkty, kopiuj i wklej, pan zrobił na Patronite'cie. Oczywiście tutaj pan powiedział w filmie, że ja tam coś mówię, że pan Patronite'a ode mnie skopiował. No nie, pan zerżnął opis. Po prostu widać, że pan to po prostu wkleił, więc obserwował pan te podziemne typy. I nawet to nie jest inspiracja, a czyste zerżnięcie, więc podobał panu się jakby ten model, który ja zrobiłem, i pan sobie wrzucił tego Patronite'a. Tam już widzę, że ma pan sporo więcej osób, no ja trochę współczuję ludziom, że oni panu tutaj wpłacają, ale to może się skończyć, jeżeli ludzie się też dowiedzą, że zaczną pana zgłaszać w tym Patronite'cie, że pan nie robi tego etycznie, tylko usuwa komentarze, więc do tego w sumie też dojdzie, więc jest pan takim plagiatorem trochę, znaczy może plagiat to coś wielkiego, ale no zerżnął pan podziemne typy, bo pan je znał, pan je obserwował. Następny mój zarzut jest też taki, że pan te niektóre swoje systemy, jak w niektórych filmach widzę, czy tam granie tych wysokich kursów, no to dziwnym trafem one są tak podobne do tych takich moich tabelkowych rzeczy, które ja tutaj dawałem ludziom, żeby wyciągali wnioski w poradnikach. Dziwnym trafem pan też te wysokie kursy, grajcie Bundesligę po najwyższym kursie ogólnie dostępnym. No skąd pan, panie Robercie, to pewnie wziął? A zresztą jest pan takim matematykiem? To pan później mówi, do tego też dojdziemy. Musiałem się napić, bo tutaj będę dzisiaj sporo naprawdę mówił. Więc
Pierwszy to mój taki główny zarzut, że pan oczernił mnie, oczernił moją stronę, nie mówiąc o mojej stronie też, że moja strona jest przystosowana do typerów, a afilacje to tylko dodatek, bo dodatek biznesowy, ale to też tego wrócimy. Pewne rzeczy kasuje pan komentarze, tutaj był właśnie jeden komentarz, ja już pozwoliłem sobie tutaj zrobić screena, bo mówię, zaraz nie będzie, Roman23, to jest właśnie jeden z takich moich hejterów, on miał wcześniej nick Sadmar, Sadi, pan powiedział, że pan tam z nim nie ma nic wspólnego, ja w to wątpię, widzę po konstrukcji zdań, że to jest ten sam człowiek, który cały czas mi tam ubliżał od oszustów, wyzywał, on kiedyś był u mnie na grupie, tylko gość, no po prostu, w ogóle... Powiem tak, płatne typy, jeżeli ktoś już kupuje, to musi być to osoba, która może wiedzieć, czy to mu pomoże. To musi być człowiek, który nie jest amatorem, bo amator po prostu w tym zginie, nic mu to nie pomoże. I ja nawet, jeżeli ktoś czasem do mnie napisze, że chce kupić, a mówi, że ma 200 zł na STS-ie i on chce podbić tutaj świat, no to mówię, nie, gościu, nie kup, pooglądaj sobie te poradniki i zobacz, ile to czasu trzeba poświęcić, bo to trzeba mieć też rozbudowane portfolio booków, trzeba być szybkim, trzeba łapać dobre kursy, trzeba operować dużą ilością czasu i tak dalej, i tak dalej. Pan Sadmar właśnie był jednym z takich osób, on najpierw mocno sprzyjał tam u mnie pod filmami, później kupił, po 2 miesiącach chyba odszedł w ciszy, jeszcze tam narobił smrodu, nic się do mnie nie odezwał, tylko zobaczyłem, że zaczął mnie wyzywać, no i później poszedł jakby do pana tutaj podlizywać się panu, że tak to powiem, no i te komentarze od niego tutaj właśnie pod różnymi nickami mi wpływają, że to widzę, bo on cały czas mówi puszczać swoje kupony za 2 zł i będzie się odróżniał od strajka z podziemnych typów, tak, no jak pan będzie puszczał swoje kupony za 2 zł, na pewno pan będzie transparentny, chowa się w kominiarce, no pan Robert się w ogóle nie chowa, tak, jeszcze się za niedługo tą kominiarkę zdejmę i za niedługo ten kanał się przekształci w coś naprawdę większego, bo dojdziemy do tego i to jest tylko po prostu moja wizja astrystyczna podziemnych typów, tak to miało wyglądać, ale trzeba iść z duchem zmian i pokazać wam bardziej, jakby pokażę wam bardziej siebie, bo to też jest jakiś social proof, że ja sobie nie wymyślam. Bądź od niego lepszy, Robert, nawet jeden kupon w miesiącu pokaż publicznie, a skuteczny, bo tylko to się liczy, a nie puste słowa. Zobaczcie, co w ogóle jest za głąb i co on pisze za rzeczy. Pokaż jeden kupon w miesiącu i skuteczny i to znaczy, że ten typer jest dobry. No to po prostu z tego typu właśnie, on pisze jeszcze gimbusy. No to podejrzewam, że on jest z rocznika pewnie 8-6, bo wtedy te gimnazja były, chyba teraz już nie ma. I pisze takie właśnie, takie głupoty, więc no gość typowy właśnie... Typowy głąb, no, który kupił nie wiadomo coś po co i teraz u Roberta tutaj robi dym na mnie na drugą stronę. Drugi komentarz, który warto wyróżnić, że co obchodzi, kto na czym zarabia. No właśnie, co pana obchodzi, na co kto to zarabia. Do tych linków partnerskich to jeszcze dojdę, mimo że wyjaśniłem, jak one działają. Jeżeli pan dobrze wie, jak działa internet i że zarabia się na reklamach różnych, na programach partnerskich, na reklamach, na współpracach, jeżeli tylko można, to się zarabia. Pan jakby takie kowe dostał, to myślę, że wziąłby pan od razu, bez mrugnięcia okiem i za moment by pan gadał coś innego. Zresztą udowodniłem panu w poprzednim filmie, że pan używa linków partnerskich w apaczce, bo jeden użytkownik mi wysłał, więc też zarabia pan na programach partnerskich, tylko fałszywie pan oczywiście to krytykuje. U mnie oprócz takich użytkowników jak Sadmar jest jeszcze parę, no nie pozdrawiam was, ale był wczoraj Rysiek od pana, który tam też mi hejtował, że uważajcie, bo on linki afiliacyjne daje, broń Boże się nie rejestrujcie, bo tam was ktoś z kasy okradnie. No nikt was nie okradnie, tylko wtedy, jeżeli nie z mojego linka, to Bóg bierze wszystko, a jak z mojego linka, to ja tam mam coś za rejestrację, bo nie jestem małym graczem na rynku, tak to wygląda. No i taki szlam do mnie trafia, pan Peter AGT też nie pozdrawiam, który był ze mną w zasadzie od początku powstania podziemnych typów, jak jeszcze były 1,5 roku darmowe, gdzie typowałem za darmo, później pana Petera za dupę zaczęła szczypać o to, że ten serwis zaczyna zarabiać, tak, że mam dobre typy, on próbował jakby na Telegramie, ośmieszył się w wielu miejscach, teraz do mnie na czat cały czas spamuje i też jest jednym z lizodupów pana, więc to są te osoby, o których wiem, jeszcze jest masa innych, które tam panu sprzyjają, może to jest jakiś cel, żeby mnie nie zniszczyć, czy co, nie wiem, chcecie osiągnąć. Jeszcze tak w ramach tego wstępu, bo on będzie trochę przydługi, ja lubię gadać, ale lubię tutaj rozkładać też na czynniki pierwsze. Pan, krytykując moją stronę, patrzy tylko na te banery, które są, owszem, tu jest lista bookmacherów, ale nie bierze pan pod uwagę, że właśnie ten system, to jest, ta strona jest to
coś a la bloga będzie. Tutaj możemy typować i proszę zobaczyć, wejść na przykład w takiego użytkownika Vision i on ma wszelkie statystyki tu swoich typów. Pan tego nie robi w ogóle, bo gdyby pana statystyki zapewne wzięło się pod lupę i zobaczyło, co pan typuje w jakimś miesięcznym, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym ranie, to by mogło wyjść, że te simby czy inne rzeczy to raz panu weszły, a za moment nie weszły i później się okazuje, że taki yield lub zysk w proficie w ogóle nie ma, a ludzie przecierają oczy ze zdumienia. No jak to? Przecież Robert tak pięknie mówi. Do tego też wrócę, bo to rozłożę panu jeszcze bardziej na czynniki pierwsze. Czyli tak, używa pan moich pomysłów, plagiatuje mnie pan, kasuje komentarze. Kasuje pan komentarze. Wiecie co? Kto może kasować komentarze? Jeżeli osoba, która działa zgodnie z własnym sumieniem, o którym właśnie zaznaczałem, to zazwyczaj no, nie ma tych komentarzy takich po prostu hejtowskich. Znaczy, może kasować te komentarze, jak zobaczy, że ktoś po prostu działa na niekorzyść, tak jak są właśnie ten Sadmar i tego typu osoby, ponieważ stwierdzi, że to są komentarze celowe. Ale u pana jest coś takiego, jeżeli ktoś zapyta pana o statystyki, o cokolwiek, gdzie w świecie bookmacherki jest to must have, podstawa, tak? To pan od razu bam, usuwam, czyści. Coś o Chinach, coś ktoś źle, bam, pan czyści. Ja, u mnie, jeżeli ktoś mi coś zarzuca, coś skrytykuje, coś mu się nie podoba, wchodzę w dyskusję. Dopiero później, jak widzę, że gość nie chce dyskutować, tylko on po prostu ma jakieś tam, nie wiem, zlecenie, żeby mnie tam szturchać, no to dobra, to ciach, koniec, bo to wtedy nie warto, wówczas nie warto. Ale u pana jest to nagminne. Więc powiem wam tak, były jakieś takie serwisy w internecie, hype to się nazywało, Traffic Monsoon, Future, MX, i tam działali tacy naciągacze. I tacy naciągacze, oni właśnie werbowali ludzi, żeby wpłacali pod właśnie pod przykrywką sprzedaży marzeń, sprzedaży dużych zarobków, pracy na etacie, żeby nie pracować na etacie i tak dalej, chwalili się swoją wizją, drogimi samochodami, wczasami i tak dalej. Ktoś to trafiał na taką grupę, kto był trochę przytomny i widział, że to jest piramida finansowa lub system, który tylko po prostu wynagradza do pewnego momentu, do nowych wpłat, dał taki komentarz, od razu dostawał bana. Po co tak się robi? Robi się to po to, żeby inni ludzie, którzy wejdą na pana stronę czy na pana YouTube'a, nie myśleli. Oni po prostu muszą łyknąć pana gadkę i kupić, a myślenie jest zabronione, jakieś po prostu konstruktywne, bo jeżeli ktoś by zobaczył kilka komentarzy, powiedzmy, pozytywnych, bo kogoś pana działalność może tam być, dla kogoś może być ok, ale dla innych na przykład, że mówi, że to jest lipa, że on już to wszystko znał, że pan nic nie mówi innego, pan prochu nie tworzy, a bierze za to pieniądze, no to pan to kasuje. No bo kasuje, bo to jest dla pana niewygodnie. Nie konfrontuje się pan z tym, bo na argumenty w konfrontacji ze statystykami pan by przegrał. I każda normalna osoba w świecie typerskim to wie. Po to są konta zweryfikowanymi typami, tak jak ja na przykład robię, ale są jeszcze bloga Betrash. Nawet jeden z użytkowników tutaj ostatnio chyba w weekend założył profil pan Robert i tam miał taki awatar takiego złodziejaszka i że sprzedaje wędki. No było to komiczne, naprawdę, więc działo się, ale to ludzie robią bekę, dlatego, bo część kuma, jaką pan po prostu idzie retoryką. Pan w ogóle nie używa żadnych argumentów, żadnych faktów w tym swoim bajdurzeniu, tylko to jest takie nawijanie makaronu na uszy, a że robi pan to dobrze, więc niektórzy to łykają. No niestety społeczeństwo nasze nie, każde jest po prostu bystre, szczególnie pana klienci, którzy kupili, chociaż nie obrażam ich, bo każdy się w życiu mógł pomylić. Ja też kiedyś trafiłem na oszusta i to trzeba trochę czasem dojść. No nie mówię, że pan jest oszustem, ale na takiego właśnie sprzedawcę marzeń, no to jest odpowiednie określenie. Tu nawciskał mi kitu, że tu mogę zrobić to, tu zrobić tamto, ale nie miał żadnych tutaj faktów przekładni, tak? A ja w odróżnieniu od pana bazuję na faktach, tak? A że tu są moje afilacje, no okej, jak ktoś kliknie, to nie zarobi 100% bookmacher, tylko coś i ja zarobię za tą rejestrację. To jest fajnie. Wie pan, ile ten serwis mnie kosztował? Chyba 30 razy więcej niż ta pana śmieszna strona internetowa na tym sklepie chińskim, ale do tego też dojdziemy, bo mnie na to po prostu stać. Ja nie mam za wiele do ukrycia. Ja za niedługo się odsłonię i pan zobaczy, czy kto jest bardziej jakby tutaj wiarygodny, tak? Bo mi pan zarzuca tego typu rzeczy. Więc panie Robercie, wstępem chciałem panu już tam pewne rzeczy wyjaśnić, ale tutaj teraz jeszcze dojdę do kwestii pana filmu i wypunktuję pewne rzeczy, co pan właśnie mówi. A mianowicie, pierwsze, banery reklamowe i żeromaniu na świadomości
na świadomości. Odwrócenie takiej uwagi dla mnie zabieg satyryczno-techniczny pokazuje to, że pan jest takim dobrym konfabulantem trochę, żebym tak powiedział, trochę pan fajnie tutaj manipuluje właśnie ludźmi, żeby... Wiecie, co ludzi zazwyczaj boli? Ludzi boli, jak ktoś po prostu odnosi sukces, jak ktoś spełnia swoją pasję. Jak pan to sam kiedyś powiedział w filmie, że w Polsce ludzie nie są jakby uśmiechnięci, oni szukają zawsze dziury w całym. I jeżeli pan im pokazuje, że moja strona internetowa, która nie jest przeznaczona tylko do afilacji, to jest tylko dodatek, jest taka i taka, bo ja podaję typy po to, żeby przegrać, a mimo, że moi klienci mają na grupach rozliczane typy dzień dnia, czy jesteśmy na plus, czy na minus, i za to właśnie płacą. Płacą, jeżeli chcą, a nie są do tego przymuszeni. Tak samo mogą się rejestrować, jeżeli chcą. Nie są do tego przymuszeni. W poprzednim filmie nagrałem odcinek, jak się zarabia z programów partnerskich na takich kanałach mniejszych, jak ja jestem. Ja jestem małym kanałem. Nie jestem właśnie kanałem sportowym, gdzie oni mają na etoto od razu, bam, współpracę na każdym filmie i pewnie tam kilkadziesiąt tysięcy za jeden taki film dostają. Tak strzelam, bo nie wiem, ale tak strzelam, wiem, jaka jest po prostu skala. Więc tak pan używa takiej ckliwej gadki, żeby gracz uważał na takie strony, bo tam baner. Na przykład moja strona weryfikuje to wszystko automat, tam nie ma mowy o żadnej ściemie. Niech pan tam zrobi konto. Albo na blogowecie. Zobaczymy, jak pan w ranie chociaż miesięcznym, dwumiesięcznym, jak pan wyjdzie na tych typach. Te simby niech pan tam wrzuca, to jest wszystko u mnie na stronie. I byśmy zobaczyli, ile pan tam... I to może pan nawet zarobić tutaj na tej mojej stronie. Bo pan stworzy panu płatny profil typera, tak? Ci, co będą dobrzy, znaczy, jeżeli będzie dobrze słowo, będzie pan miał klientów, ale będziemy widzieć, ile pan jednostek robi, jak pan operuje budżetem, jaki jest yield. Po 100 typach to naprawdę takie minimum, ale po, tak powiedzmy, po 300, 400, 500 typach to w zasadzie już to się nie da oszukać, czy ktoś jest dobrym typerem, czy nie. I byśmy zobaczyli. Przecież pan dobrze wie, że statystyki to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, którą po prostu powinno się rozliczać, bo to świadczy, jak po prostu, czy jesteśmy długoterminowo miarodajni, czy warto nam cokolwiek zapłacić za te typy, a nie po prostu, że pan mówi, teraz wygra Simba, teraz wygra Szalkę, tak, grajcie, bo to takie typowanie pana to właśnie na tym polega, na takim bajdurzeniu. Pan mi tam później zarzucił analizę, no ale to ja się też pośmieję, bo jeżeli ja mam kijowe analizy, to pan ich w ogóle nie ma. Pan, nie wiem, gdzieś tam pewnie bierze z jakiejś strony te typy, albo, nie wiem, z magicznego kajetu. Jeżeli chodzi jeszcze o te afiliacje, pamiętajcie, że skliwa gadka zazwyczaj działa na ludzi. Jak porównam wam to do czegoś takiego, jeżeli mamy na przykład 500 plus w społeczeństwie, tak, i ludzie mogą wybrać 500 plus albo obniżenie podatków, tak, gdzie co ludzie wybierają? Ludzie wybierają to, co jest dla nich łatwiejsze, przyziemne. 500 plus, nieważne, że 500 plus, jak rząd da, to 700 im zabierze. Ale nikt nie chce mieć obniżonych podatków, bo to też, żeby więcej zarobić, to trzeba już robić. A tutaj jest perspektywa dodania czegoś za nic. Sprzedaż jak w zasadzie jakichś takich marzeń. Będę miał 500 więcej, to polecę na lepsze czasy, kupię sobie coś lepszego, tratatata i tak dalej, i tak dalej. Więc społeczeństwo politycznie jest rozpasane, to się źle skończy zapewne dla nas. A ja nie jestem, nie mówię teraz, że jestem zwolennikiem PiS-u czy PO, żadnych w zasadzie z tych opcji, to nie jest moja droga. Tylko podaję taki przykład, do czego to pan robi. Skliwe właśnie gadki, że ktoś po prostu zarobił. Jeżeli ma już społeczność zbudowaną, sporą, to on ma możliwość zarobienia. I dlaczego ma z tego po prostu nie skorzystać? Powiem panu, kto zarabia z afilacji sportowy. Kanał sportowy, no przecież Borek, Smokowski, Pol, Stanowski, przecież to są znane nazwiska, właściciele tego kanału, no i oni mają przecież reklamy bukmacherskie. Koszą, panie Robercie, pan chyba by tam dupsko pana zabolało, albo i tego Sadmara i reszty, ile oni koszą. Tylko, że nikt pewnie tam nie chce z was tam pisać, no bo raczej by nikt tam z was nie chciał nawet słuchać, bo kogo to interesuje. Czy jest normalny model biznesowy. Flash Score pan pokazuje, tam też pan ma banery STS-u, Fortuny i innych. No czemu pan tam nie krytykuje, że Flash Score też sobie dorabia? Ktoś kliknie, to Flash Score zarobi, tak? Bo to jest miejsce, gdzie zrzesza się typerów. Typerów czy ludzi zainteresowanych sportem, więc to jest naturalne. Serwisy w ogóle o sporcie, nie o typerstwie, też mają afilacje, bo to jest dodatkowy zarobek. W ogóle sam serwis też kosztuje. Przecież ja panu mówiłem, że to już prawie 30 koła mnie wyszło, więc jak coś mi się zwróci, to jest fajnie, no bo raczej to afilacje nie zarobią mi na ten cały serwis. Ale pan, no, pokazując tą swoją stronę internetową, gdzie to sam pan tutorialem pewnie postawił, a mając milion złotych, no to jest śmiech na sali. Poza tym
reklamują bookmacherów, nawet Marcin Gorta, eWinner, Jerzy Dudek, Superbet, właśnie ci komentatorzy. Czemu pan im nie napisze, że oni też dają typa jakiś w gazetach takie po prostu śmieszne? Przecież oni robią to samo, tak? Ale nawet statystyk nie prowadzą, a ja prowadzę statystyki, mam afilację. I proszę, panie Robercie, się trochę zastanowić, ta ckliwa gadka, że pan zagląda komuś do kieszeni. Pan by zrobił pierwszy to samo, bo pan te swoje afilacje apaczki wciskał swoim kursantom. Tą informację od jednego z użytkowników, więc to zarabiał pan na tym, że oni wysyłali paczkę, a pan dostawał jakiś procencik do tego, tak? Plus jeszcze kursy, plus jeszcze towar. Ile na 10 rzeczach pan tam zarabiał? Ale do sklepu jeszcze przejdziemy, bo tam to jest na koniec. To wszystko pan jeszcze dostanie ode mnie, więc tematy linków afiliacyjnych, jak pana tak boli dupa, to proszę tam napisać do tych bookmacherów. Ktoś tam pewnie panu zaproponuje jakieś warunki względem pana kanału. A myślę, że jeżeli pan się rozrośnie, ale mam nadzieję, że pan się nie rozrośnie, bo ludzie przyjdą na oczy, to wszystko tutaj się skończy w działalności tej po prostu śmiesznej akademii. Mówi pan, że szkoda mi czasu na takich ludzi, a jednak pan mi odpisuje, no to po co pan tą burzę znowu robi? No mi szkoda czasu, ale ja po prostu już mam coś takiego, że mnie bierze w kurw, jeżeli czytam na swój temat coś złego, bo wiem, ile poświęciłem czasu, ile niektórym użytkownikom poświęciłem na priv. Naprawdę osób jest garstka, których po prostu tam mi piszą: Mike, jest fajnie, czegoś się nauczyłem, tak? Nawet nie musieli mi płacić. Po prostu tych osób jest mniej, więcej zawsze to będzie osób, którzy spojrzą, zobaczą, pójdą gdzieś dalej, nie zrozumią, bo im się nie chce. No tak to właśnie funkcjonuje. Dlatego tak może bardzo jestem czuły i przewrażliwiony na tym, jak ktoś chce mnie w jakiś sposób szkalować. Wiem, że niektórzy też to będą wkurzać, niektórzy będą to wykorzystać, no ale no dobra, róbcie swoje, ja też będę robił swoje, więc jak panu szkoda czasu na takich ludzi, no to lepiej niech pan już tam dalej nie kontynuuje tego, bo ja będę dalej tutaj cisnął i niektórzy użytkownicy, którzy oglądają pana filmy i moje filmy, myślę, że też tutaj będą się bardziej uaktywniać i pokazywać, czy te pana te wędki były dobre, czy niedobre. No bo u pana jest wszystko usuwane, co najlepsze, tak? Ale już pomówiliśmy sobie, że kto usuwa komentarze, no to jest osobą nieszczerą. Pan tam bojdurzył na tym filmie, że usuwam komentarze po to, żeby ludzie wam nie mącili. Nie, pan usuwa po to, żeby ktoś nie zaczął myśleć. Bo wtedy, jak ktoś zacznie myśleć i przeczyta, to pana nie kupi. I to jest tylko to. Mówi pan, że film nagrałem o panu. Jakby o pana, nie wiem, o sobie. No, w żaden sposób nie nagrałem o panu, bo ja pana nie znam. Może pan w głębi duszy jest dobrą osobą, dobrym Samarytaninem. Nagrałem tylko o po prostu samych faktach. To, co pan wrzuca do sieci, więc podlega to jakiejś ocenie, jakiejś krytyce. Tak samo jak pan krytykuje mnie, że ja wrzucam te banery afilacyjne. Ja krytykuję pana, że pan sprzedaje typy, usuwa komentarze i nie daje żadnych statystyk na temat własnej działalności. Czyli tutaj jest to trochę nieetyczne podejście do sprzedaży. No publicznie mamy prawo takie rzeczy robić. Ja nie wiem, jakim pan jest człowiekiem, pana nie oceniam. Tak jak powiedziałem w pierwszym filmie, mam nadzieję, że pan te szkolenia prowadzi w porządku, że ludzie mają korzyści i są zadowoleni. Chociaż jak kasuje pan komentarze, to raczej tak nie jest. No ale to właśnie tu są te sprzeczności, tak? Więc nie atakuję pana, proszę się nie obrażać, tylko pana działalność, która no mi się nie podoba i ja bym nawet złotówki tutaj nie wydał. No i pan dalej tam jeszcze w tym filmie używa pan w ogóle żadnych takich argumentów. To nie są argumenty, to nie są żadne jakieś fakty, tylko to są po prostu panie bajdurzenie, że gra pan u Buka 19 lat, a ja 3 lata. No to pan tam średnio słucha, bo 3 lata to ja powiedziałem, że ja jestem w tym w społeczności, tak? Mój serwis ma w zasadzie 3 lata, może już ponad 3 lata, a gram u Buka zdecydowanie ponad 10 lat, już nie pamiętam dokładnie ile. Ja chociaż mówię otwarcie, że ja prochu nie tworzę, że zawsze można przegrać, 97% graczy przegrywa, ta mniejsza ilość wygrywa, dla nich staram się prowadzić serwis, a trafiają do mnie osoby różne, większość tak jest darmowo, nic nie kupuje, więc
czasem idzie lepiej, czasem gorzej. Statystyki są dostępne, w tym roku idzie naprawdę super. Proszę wejść, sprawdzić moje statystyki, wejść na czat. Wszystko może pan sprawdzić. Tylko powiem jeszcze, jaka jest moim zdaniem różnica między mną a panem. Pan mówi, że pan 19 lat prowadzi. No proszę mi pokazać, gdzie to 19 lat. Pan tam, te typy, to sobie podliczymy, jak to szło przez te 19 lat, bo ja tam pana w zasadzie nie znam od tych 3 lat, co po prostu działam, a wcześniej ja sam grałem dużo płatnych typów, tam nawet kilkaset euro potrafiliśmy płacić za typerów, jeżeli się to opłacało. Pan myślę, że o takich pieniądzach to tam raczej mógł pomarzyć. Ale to, do tego też dojdziemy, dlaczego tak po prostu myślę. Poza tym, prowadząc serwis 3 lata, ja przez półtora roku nie zarobiłem ani złotówki, ja robiłem to czysto hobbystycznie. Założyłem grupę na Facebooku, później na Telegramie, wrzucałem typy z Ligi Holenderskiej. Później trochę zaczął mi YouTube raczkować, wrzucałem tam typy, wrzucałem podsumowania, jak wychodzi, trochę zacząłem opowiadać. No i ludzie byli coraz więcej, coraz więcej, po prostu naturalnie przychodzili i pytali mnie się, Mike, a ile to kosztuje? Jeżeli tych pytań, a ile to kosztuje, pojawiało się wiele, no to ja stwierdziłem wówczas, że warto za ten mój czas wziąć jakieś pieniądze, spieniężyć. Dla chętnych oczywiście, bo większość i tak było dostępna za darmo. I taka jest moja droga, taka jest moja historia. Później stwierdziłem, że spełnię swoje marzenia, będę miał serwis dla płatnych typerów, dla najlepszych, bo to tacy typerzy przydadzą się wszystkim, którzy poważnie myślą o zakładach. No na pewno nie panu, bo pan poważnie nie myśli. Gra pan 19 lat u Bookmachera, a nie wie pan, jak ważny jest yield i profit, który się generuje, ale przede wszystkim yield, bo to on długoterminowo pokazuje, jaki procent ma pan zwrotu z tych wszystkich stawek. Pan po prostu w tym swoim filmie, przecież to jest kabaret, istny kabaret, że pan mówi, że yieldy i tego typu rzeczy to były modne 10 lat temu. No to niech pan zapyta jakichś profesjonalnych typerów, na przykład z bloga Beta, nie napisze do nich, czy yield się nie liczy. Każdy, kto cokolwiek w tym siedzi, to pana wypunktuje, że yield jest najważniejszy, jeżeli podchodzimy do tego inwestycyjnie. A pan mówi, że yield się nie liczy. No kabaret, jakich mało. Jeszcze pan mówi, że pan skuteczność tam bierze pod uwagę. No skuteczność nie ma za wiele do znaczenia. Skuteczność możemy mieć mało, a wygrywać na wysokich kursach. Możemy mieć wysoką, a przegrywać, tak? Więc to chodzi o yield. A pan się tak tego broni, bo byśmy zobaczyli, w jakim long runie by panu ile wyszło. Śmieje się pan tam, że pan jest Liverpoolem, a ja od Romopo. No to jest no, po prostu szczyt kabaretu. No, jeżeli tak jest w pana mniemaniu, no to ja już nawet nie chcę wiedzieć, co pan na tych grupach Top Secret tam daje. Proszę obejrzeć ileś tych moich poradników. One naprawdę są robione dla graczy, a nie dla tych ludzi, żeby przegrali. Niech pan czegoś się nauczy, może pan nagra, zainspiruje się i nagra kolejny film, bo jak widzę, że inspiruje się pan bezczelnie moim kanałem już od dawna, to widać po tych materiałach niektórych rzeczach, co pan mówi, tylko nie może pan tak wszystkiego z 10 na 10 skopiować, bo no szybko by się ludzie połamali, ale ja to wiem i pan też to dobrze wie w duchu, że pan po prostu ściągał podziemnych typów i zobaczył, że mi dobrze idzie, no więc jest to po prostu nagminne i widoczne. Jak pan jest Liverpoolem, ja Odrą, no ja myślę, że no to będzie tak inaczej. No to pan jest tą Simbą afrykańską, która tam niewiele jeszcze wie o bookmacherce, ale gdzieś tam bębny bije i próbuje coś sprzedać dla ludzi. No a ja mogę być, nie wiem, mogę być Ajaxem, bo lubię, mogę być Realem, Manchesterem, kimkolwiek. Zawsze to drużyna ogra pana, bo u mnie są techniczne informacje, u mnie są statystyki, u mnie nie ma usuwania komentarzy. No i ja pana po prostu zjadam jakby na śniadanie, więc proszę się trochę za sobą zastanowić, bo to jest po prostu jeszcze już nawet przykre. Usuwanie niewygodnych pytań. Porównałem to już wcześniej z Traffic Monsonem, z tymi hype'ami, że się po to właśnie usuwało, żeby naganiacz mógł sprzedać, a żeby człowiek się nie zastanawiał za bardzo, pan robi to samo, więc proszę sobie wydedukujcie, do czego dąży pan Robert, zapewne. Jeszcze dam panu taką anegdotę z handlarzem samochodów, tak? Pan będzie tym handlarzem samochodów, a ja jako Mike będę tym osobą kupującą. Ogólnie nie podleżą tam też handlarze samochodów, bo często właśnie te Mirki, Staśki, oni nakręcają, a dla mnie właśnie pan Robert jest takim handlarzem samochodów, tak? Ja idę, chcę kupić po prostu samochód do handlarza
Idę do tego handlarza i mówię, że o, ale piękny samochód, chciałbym go właśnie kupić. No i pan Robert mówi, tak, oczywiście, samochód, tyle ma silników, taka moc, tyle koni mechanicznych, tutaj ładny spoiler na laski można wyrywać, tutaj pięknie się świeci, bo go wymyłem. No takim samochodem to pan będzie jeździł, będzie każdy panu zazdrościł, będzie piękny ten samochód, będzie naprawdę super, wyrwie pan na to tyle dupek, że tak się wyrażę brzydko, że naprawdę będzie pan szczęśliwy, więc co, już pan po prostu bierze, spełniajmy marzenia, ale ja zaczynam się zastanawiać. Ale pan mówię, panie Robercie, panie handlarzu, a jaki przebieg ma ten samochód? A pan mówi, ale po co panu przebieg? Przecież to jest nieistotne, to było modne 10 lat temu. Przebieg? A co panu przebieg? Przecież proszę zobaczyć, jak on jest ładny, będzie jeździł. Będzie panu dobrze usługiwał, będzie pan się miał czym pochwalić. Kabriolet jeszcze świetny, ale mówię, panie Robercie, no przebieg jest ważny, chcę wiedzieć, co się działo z tym samochodem, tak? I no przejechane, czy to później się okaże, że coś jest z nim nie tak? Nie, proszę pana, nieważny jest żaden przebieg. Proszę zobaczyć, jak się samochód prezentuje i co pan zyska. No i powiedzmy, że ja mam dwie drogi, powiedzieć tak lub nie. No to powiedzmy, że no dobra, zaufam panu. Wziąłem, kupiłem, nie znam przebiegu. Mija miesiąc, mija dwa, jeździ, jest trzeci miesiąc, buch, rozwala się, leci rozrząd 20 tysięcy, powiedzmy, naprawa. Co ja to wiecie, strzelam, po prostu tylko wam chcę zobrazować schemat. Wracam do pana Roberta. Panie Robercie, ale to się stało, rozrząd mi tutaj padł. Ja muszę tyle, a pan mówił, że jest wszystko okej. Pan Robert zapewne, wie pan co, pewnie pan źle użytkował. To pewnie jest, musi być pana. To ja oddawałem panu super piękny samochód, bez żadnych tam rzeczy, to proszę nie do mnie już, gwarancja do bramy i się nie znamy. No i tak jest zapewne z tymi wędkami. Gwarancja do bramy i się nie znamy, kasujemy komentarze. I tak to, myślę, moim zdaniem wygląda. A jeżeli bym po prostu nie wziął od pana tego samochodu, no to miałbym trochę oleju w głowie, bo nie ma co brać kota w worku. Tym bardziej w typach bukmacherskich, gdzie naprawdę jest ten rynek bardzo zepsuty. Mało jest bardzo kanałów transparentnych i uczciwych. Więc uważajcie, niech to wam da do myślenia tym, co jeszcze po prostu nie tego nie ogarniają. Pan jeszcze powiedział, że moje typy są do dupy, że jakąś ligę angielską pan podał, West Bromwich, z kimś tam, że analizuje. No jak ja nigdy ligi angielskiej nie analizowałem, więc to pan gada. Właśnie ja też zawsze mówię, że nie analizuję pod flash score'a, tylko właśnie po rzeczy, które oglądam, więc jest jeszcze ligę holenderską tam analizuję. Sporty walki pan też obśmiał, że nie umiem. No, jestem amatorem, coś tam trenuję, dużo oglądam, więc myślę, że coś tam wiem. Są lepsi na pewno ode mnie, którzy mocno siedzą, ale ja myślę, że coś tam wiem, w przeciwieństwie do pana, gdzie pan podaje Simba, bo to jest drużyna taka, gdzie ona tam wygrywa, tam nic nie ma w tej pana analizie, a u mnie jest coś. Nie każdemu się może podać, jest. System na siatkówkę pan skrytykował, bo tam były same czerwone. Tak, no bo jeżeli tam 5 typów nie weszło, ale piąty wszedł z kursem 10, no to dalej mamy profit i yield pozytywny. Ale skąd mu pan to wiedzieć? Bo pan przecież nie uznaje profitu i yieldu. To było modne 10 lat temu. Taki kabaret. Dalej pan mówi, że ja pana zaczepiłem. No to właśnie, to jest właśnie błąd, bo pan mnie zaczepił i splagiatował Patronite'a, którego robię. Nie to, że pan samo założył, ale pan po prostu kopiuj wklej zrobił. Pan się do tego ani razu nie odniósł, więc proszę, niech pan się odniesie, dlaczego pan splagiatował podziemne typy i widać, że pan to po prostu to robi. Kopiuj wklej tam po prostu hashtaga, wszystko widać. Więc pan mnie zaczepił, powiedział, że ja się odniosłem kulturalnie do pana na tym pierwszym filmie pod pana komentarzami, które pan usunął, a pan powiedział, że mój serwis jest gówno i że mam tu ukryte zamiary. No, nie taka jest prawda. Gdyby pan, to jest następny dobry kabaret, gdyby pan był bogaty, to by miał stronę www.racja. I pan tam coś powiedział w filmie, że pan nie potrzebuje strony, albo nie potrzebuje jakiejś dużej strony, bo pan ma tyle kasy, ale po co jeszcze wyrzucać na programistów, gdzie w ogóle podał pan kwotę 10-20 tysięcy, no na taką stronę wizytówkę to myślę, że 1000-2 zł, 1000 lub 2000 max by wystarczyło, by jakiś programista zrobił, a ktoś tam, jakiś student, to może za 500 zł, ale jak pana pewnie na coś takiego niezbyt stać, bo ta strona, którą tutaj, nie wiem, widzicie, no to jest dramat. Jeżeli uważacie się za jakiegoś, nie wiem, Krezusa, importera z Chin, szkoleniowca, no to dbacie o swój wizerunek. To tak, jakbym poszedł na szkolenie,
w dresie, a tutaj przyjechaliby do mnie poważni ludzie. No to tak samo pan. Chce pan coś sprzedać, że pan, nie wiem, w Chinach robi coś tutaj wielkiego, a daje pan, nie wiem, stronę wyżyganą z gardła. No ale zresztą tam pokażemy później jeszcze pana pewne rzeczy, więc sobie reszta ludzi niech oceni, że taki pan milioner, a nie stać pana na jakieś pierwsze poprawki, tak? Poza tym, jeszcze tutaj taki zarzut w pierwszym filmie, tak się właśnie zastanawiałem, ale mówię, aha, zostawię to. Dlaczego pan na tych stronach szkoleniowych nie podaje nazw sklepów internetowych, jakie pan do tej pory prowadził, gdzie się pan w tych Chinach dorobił? No ale to na szczęście użytkownicy, dziękuję wam, pomogliście mi odnaleźć strony pana sklepy pana Roberta, sprawdzimy sobie, jak one wyglądają, jakie mają opinie, ale to za niedługo. Chociaż już kończymy. Robert, mówisz tam na filmie o milionach, o milionie w swoich kieszeniach. To tylko mi się po prostu śmiać chce, bo to wszystko, co po prostu, o czym ja mówię, co pokazuję, zaprzecza, że ty byś takie kwoty kiedykolwiek widziałeś na filmach, chyba o milionie starych złotych tam kiedyś za PRL-u, no bo tak mogę po prostu się z tego po prostu obśmiać. Jeżeli, nie wiem, ktoś robi poważny biznes, no to stać go, żeby ta wizytówka tej osoby również była poważna. A jeżeli ktoś chce po prostu tylko sprzedać szybko, to będzie wciskał kit, że on jest człowiekiem sukcesu, ale pan no nie jest człowiekiem sukcesu, bo to widać. I nie wiem, czy by pan tam, nie wiem, powiedział, ale nie mając, nie wiem, poważnej strony o zakładach czy o tych sklepach i tam jest tyle po prostu, żadnych faktów tam nie ma, tylko same bajdurzenia. No nie jest pan poważnym człowiekiem, ja bym panu nie zaufał, no każdy może mówić, ja mogę mówić, że mam 100 milionów, tak. A poza tym, jakby pan miał luzem milion, tak, bo nie mówię, bo jeszcze ma się majątek własny, no to i na tych Chinach by tak dobrze szło, no to nie wiem, czy by się panu chciało tutaj ze mną boksować, kurde, na tym Patronite kopać się o te, nie wiem, parę wędek sprzedanych. Panie Robercie, ja panu jeszcze powiem tak, niedługo mój kanał przejdzie taką metamorfozę, oczywiście będzie o typach, ale ja też planuję otworzyć coś bardziej biznesowego, pokazać tajniki za i przeciw, porobić trochę darmowych tutoriali, to co po prostu, bo bookmacher to nie jest mój sposób na życie, to jest po prostu fajnie dla takich pasji, które realizuję. Tam pan pewnie, nie wiem, czy pana hieny tam też tam żal dupę ścisnie, ale ja tam właśnie powiem o sobie, jak ja, do czego ja doszedłem i będę starał się pomóc młodym. Zobaczy pan, jak to powinno się robić w sposób taki otwarty, ale to nadejdzie, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. Kończąc już po prostu z tym panem, z panem wywód, ale ja po prostu muszę pana wybuksować tam do końca, bo nie byłbym sobą. Zarzucił pan, że jestem dzieciakiem. Jak jestem dzieciakiem, no ja jestem właśnie w sile wieku, to raczej dzieciak nie jestem. Jak, nie wiem, pan myśli, że mam jakieś 18 lat, no to nie wiem, tak młodo, no to jest dla mnie komplement. No nie, ale mam więcej, sporo więcej. Ale pana bym na przykład określił na gościa około 50, przeżywający kryzys wieku średniego, który chce się spełnić tutaj trochę poprzez sprzedaż, szkoleń, typów. No dla mnie nieudolnie pan to robi, ale no jak mi pan mówi tak, to ja mówię inaczej. Zarzucam pan znowu tam Patronite'a, a no przecież panie Robercie, przy pan skopiował tego Patronite'a, mówię po raz kolejny. Mówi pan, że mnie pan prześcignie na tym Patronite'cie, no daj pan Bóg, niech pan prześcignie mnie na tym Patronite'cie pod warunkiem, że będzie coś z czystym sumieniem. Ja panu powiem tak, że jeżeli coś pan nie robi z czystym sumieniem, a widzę, że to już powoli niektórzy ludzie się zaczynają odzywać, no to Patronite jest bardzo czuły na takich sprzedawców marzeń, na takich ludzi wciskających kit, tak, i niepoparty, więc wystarczy, teraz mówię dla tych, co mnie oglądają, a uważają, że pan Robert zrobił coś według nich kijowego, możecie zawsze zgłosić na Patronite, to pan Robert będzie się musiał z tego tak tłumaczyć, dlaczego taki kanał jest promowany, który kasuje komentarze, nie przeprowadzi sprzedaży w sposób etyczny. Na pewno kilka takich zgłoszeń, myślę, że to zostanie zdjęte. Ja przez całą swoją karierę na Patronite, nie, chyba około 2 lata, może dostałem jedno czy dwa zgłoszenia, jak ktoś chciał zwrot kasy i ten zwrot po prostu dostał, po prostu mi było ciężko egzekwować zwroty przy większej skali, więc zrobiliśmy to w taki sposób, ale nigdy żaden nikt mi nie zarzucił, że ja coś kogoś oszukałem czy coś w tym stylu. No więc panie Robercie, tam się nie cieszył z tym Patronite'em, bo mówię, im więcej osób się o tym dowie, to tym więcej osób może tam napisać, a oni bardzo są czuli na tym punkcie. Akademia to nie jest przedszkole. Tak, ja uważam, że akademia to nie jest przedszkole. Pan mi mówi, pan, ja uważam, że to jest przedszkole, to jest gorzej niż przedszkole. To jest po prostu
na miejsce, w którym pan chce tanimi technikami naciągnąć ludzi na nie wiadomo co. Oni nie wiedzą, czego kupują, kupują marzenia, ale o tym sobie już powiedzieliśmy. No i brak statystyki, usuwanie komentarzy, to są pana dwa grzechy główne, o których pan się nie unosi albo tłumaczy bardzo szemranie. Proszę tych komentarzy nie usuwać, zobaczymy, ile tam będzie pochlebnych, a ile tych negatywnych. No, wtedy zobaczymy, jak tam ci ludzie pana postrzegają. I jeszcze pan mnie oczywiście tam zarzuca, że ja nagrywam filmy o pana życiu. Nie, ja panie Robercie pana nie znam prywatnie, nie chcę pana znać prywatnie. Może pan jest dobrym człowiekiem, chociaż to, co czynia pan w internecie, nie jest fajne. I to są tylko fakty, które są po prostu przedstawione, które ja widzę. Pan może być personalnie bardzo dobrym człowiekiem, bardzo pomocnym. Nie wiem, pana nie znam, ale w internecie tutaj ta pana akademia i te pana zapędy i te panie oczerniania mojej osoby, no, sugerują mi myśleć, że nie byłoby nam po drodze. Więc panie Robercie, pana nie obrażam, tylko mam prawo do krytyki tutaj tego, co pan wrzuca w internet. Bardziej, że pan krytykuje mnie, insynuując, że podaje złe typy po to, żeby ktoś przegrał i żebym zarobił na afilacji, co jest w ogóle nonsensem, bo mój serwis zrzesza płatnych typerów i ich rozlicza, czego pan nie robi. Kończąc właśnie już po prostu tutaj punktowanie pana Roberta. Panie Robercie, mimo że, tak jak sam wspomniał, jeszcze staram się być kulturalnym człowiekiem i ogólnie nie bije ode mnie agresja, no to strasznie pan wkurzył tym, bo mógł pan to zakończyć i poszlibyśmy w swoje strony. Ja ze swojej napisałem panu, co pan powinien uważać, idąc tutaj w płatne typy, tak? Jeszcze z dobrą wiarą, że pan może tutaj skręcić w dobrą stronę, ale widzę, że pan nie będzie skręcał w dobrą stronę. Więc tylko wczoraj obudziłem się rano, pan tam dostał w nocy filmik i dostałem tutaj kilka maili na pana temat. Ja oczywiście tutaj zakrywam źródło, bo tak mnie po prostu prosili. Ja tego nie oceniam, nie wiem, czy tak po prostu było, ale to znaczy, że są pewne rzeczy, które pan w zasadzie ukrywa. Więc tutaj są jakieś w sklepach internetowych, że nie wysyłanie towarów. Jeżeli chodzi o te wędki i fakty, to ktoś przegrał 3000 u pana, pan mówił, że źle stawkował. 100 tysięcy zarobione, że podsumowałem, że pan po prostu tutaj nadużywa to wszystko przez to główne kasowanie komentarzy. Ja panu powiedziałem, że tam przeprosił pan, ok, wysłał tam nieporozumienie, jeżeli ci hejterzy nie byli od pani, ale już sądzę, że tam byli od pana. Teraz na pewno nie będziemy się przepraszać, bo ja nie zamierzam. No i jeszcze po prostu tutaj jeden z tych użytkowników podesłał właśnie te sklepy, co mnie bardzo właśnie zdziwiło. Jakie pan te sklepy tam prowadzi w tych Chinach? Pierwszy z brzegu, tutaj jeszcze ten użytkownik napisał, że ma jeszcze jakieś inne screeny, tylko że to są screeny osoby trzeciej, więc on jeszcze musi mieć zgodę, więc mi tego nie wysłał, ale w zasadzie to mi wystarczyło. Pan te sklepy tam internetowe posłał, no i zobaczcie, pan sprzedaje tutaj szkolenia, panie Robercie. Zarobił pan w 3 miesiącach 100 tysięcy złotych, tak? Tam pan pisze o marzeniach, zyskach, bla, 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 bla. Ile pan bierze za te szkolenia, które pan sprzedaje? Zaraz zobaczymy. 777, ale zakładam, że na pewno większość bierze VIP-a, bo żeby mieć z panem, z takim specjalistą, super kontakt. Tak jak mówię, ja się nie znam na e-commerce, ale fakty mi trzeba ocenić. No i tak, to jest dlx.com.pl. To jest ten sklep Augustyńska 7 Olkusz, czyli wiem, że to tam był pana tam firma, się chyba Furmix nazywa, tak? Furmix, tak, to się wszystko zgadza. No i tu się zgadza, prowadzi pan sklep z chińskim jakimś tam asortymentem różnej maści. Stawiam, że 80% z tego to jest po prostu taki chiński, jak to się mówi, badziew, no ale mówię, nie kupowałem, nie wiem, ale no tak zazwyczaj jest. Zresztą spójrzcie, Robert, który ma milion złotych w kieszeni, tak? Ale on nie chce wydać na jakiś po prostu szablon, który by ten sklep robił jakoś fajniejszy. To jest, podejrzewam, że to jest jakiś taki gotowiec, jeden z najprostszych. No, ale po co? Po co wydawać? Przecież ludzie i tak kupią. Czy po tym szablonie chcielibyście, żeby, nie wiem, ten wasz sklep tak wyglądał? No, ja myślę, że można by było to fajniej zrobić, jakoś ciekawiej. Na pewno, zdecydowanie. Ale tu się pośmieliśmy. Zobaczmy teraz, jak tutaj ten sklep dlx.com.pl. Opinie ostatnie 2 miesięcznych, jedna, ale tutaj mamy wszystkie opinie. I tam prawie połowa opinii, jak nie ponad połowa opinii. Co proszę, zobaczcie, nie polecam. Zamówiłem towar.
dostałem chiński zamiennik, oszuści produkt do mnie, brak kontaktu, czekanie, brak kontaktu, nie polecam, zapłaciłem, sklep miał być 3 dni, 11 dni, więc pan sprzedaje szkolenia, a tyle komentarzy ma pan na tych sklepach nieprzychylnych. Tak jak nie chcę oceniać, bo klienci też są trudni, tak? Ale jednak ci super sprzedawcy tam, gdzie gdzieś są, no to muszą dbać o tą opinię. A tu mamy cały czas nie polecam, czekam na zamówienie. Do tej pory nie otrzymałem zamówionego, zamówiłem formulator, paczka miała iść dostępny 24, nie polecam. W ogóle są jakieś komentarze, gdzie ktoś coś poleca? Jedna gwiazdki. To jest jakiś po prostu dramat. Nie ma kontaktu, nie poleca. Zobaczcie, jaka jest tego skala. Więc tam właśnie ten jeden użytkownik pisał, że pan Robert tutaj i podał po prostu tą stronę, żeby sprawdzić. No i czy ja kliknąłem po prostu same negatywne komentarze, czy po prostu one są wszystkie, zaraz zobaczymy. Wszystkie. 269 negatywnych, 448 pozytywnych, 36, ale 269 negatywnych komentarzy. No dobrze, no to tam na pewno są jeszcze jakieś pozytywne, bo tylko z czego to po prostu wynika? No spójrzcie sobie, poczytajcie, to jest nasz szkoleniowiec, który chce 1500 za szkolenie, a on tylko nie zarobi na szkoleniu, bo on zarobi na innych rzeczach, o których też się dowiedziałem o użytkownika. Cały tydzień czekam na przesyłkę, masakra, czekam, brak kontaktu, czyli pan Robert unika kontaktu, czekam, zero wiadomości, czekam długi czas, 2 tygodnie czekam, nie polecam, złożyłem zamówienie z góry, wybierając formę kurierem, no i cały czas ktoś czeka, że ktoś nie dostał towaru i to jest cały czas jedno i to samo. No ja mam nadzieję, że ten pan Robert zrobił jakieś zwroty, ale no to zobaczcie, no to taka osoba, która prowadzi taki sklep, ma tyle komentarzy negatywnych i ona bierze się za szkolenie ludzi, tak? Poczytajcie sobie może też wszystkie, ja tam tylko pokazałem wybiórczo, w ogóle bardzo dla mnie ciekawe, dlaczego pan Robert nie pokazuje w swoim szkoleniu, jakie ma właśnie te sklepy, na czym dorobił się tego majątku w Chinach, na czym ten milion złoty powstał, no to dla mnie naprawdę jest beka śmieszna. I jeszcze drugi sklep, który tam pan Robert miał, jakaś Laguna 24, Laguna już jest zamknięta, no pewnie jest zamknięta dla czegoś, 11 komentarzy, same negatywy, gwarancja i zwroty, masakra, informacja o sklepie, to jest to samo, jak sobie znajdziecie, będziecie chcieli wygooglować, to też jest pana Roberta. Więc tam jeden z użytkowników powiedział, że na tym sklepie było robione to na zgłoszenie. Czyli zobaczcie, pan Robert szkoli nas, mając tak wiele negatywów i tyle zarzutów o brak towaru, o brak terminowy, jak być dobrym sprzedawcą, jak uruchomić sklep z Chinami. Do tego na tych sklepach bieda z nędzą, jeżeli chodzi o jakiś, nie wiem, design graficzny, więc jest to postawione po najprostszych kosztach. Strona sprzedażowa postawiona po najniższych kosztach, a Robert mówi na filmie, że już nie 100 tysięcy, on ma po prostu bańkę, tylko nie wie, co z tym robić. I zobaczcie, czy ktoś obejrzący ten film do końca może jeszcze być tutaj, wierzyć w to wszystko, że to są naprawdę dobre rzeczy. No zostawiam was po prostu z opinią. Tutaj jeszcze jest jeden właśnie użytkownik, który napisał mi, że znowu ten gość pocisnął w filmie, że był w akademii, gówno warte, jego wypociny wieczny minus. No ja to go napisałem, że proszę przytoczyć dobrość ze strony, to wówczas możesz mógł do filmu, jeżeli się zgodzi. Ja bym mógł pomóc, ale dziś nie mam czasu, on pewnie ci odpowie, wtedy pomogę, mam żal do tego gnoja. Tak się wyraził, otwarłem sklep, na szczęście działał niedługo, to niewiele straciłem, ale jednak te 10 koła straciłem. No zobaczcie, 10 koła. 10 koła to wcale nie jest mało, jak na polskie realia. Po drugie, muszę wędki, musisz sobie przypomnieć, potrzebuję czasu. Okej, tu mi nie chodziło, żeby na siłę tutaj panu Robertowi wszystko tam wbijać, tak? Tylko ludzie odezwali się do mnie sami. Pewnie odpowie, no u niego skasuje, u mnie nie będzie żadnego kasowania. Wiem, że tak robił, nie komentuję, bo on usuwa, widziałem masę komentarzy na stronie, na Facebooku negatywnych o tej akademii i o tych wędkach. Tam w poprzednim tym mailu, który wam pokazywałem, tam też były tylko osoby trzeciej, screeny właśnie tych rzeczy, co usuwał pan Robert. No i tutaj też mi właśnie te sklepy.
Ja go pytam właśnie, jak to wyglądało, żeby coś transparentnego. Dostałem kilka krótkich głosowych wiadomości, bo też był zajęty ten użytkownik, ale za moment wróciliśmy. Sklep usunięty, opinie. Ten cały kurs to zagrywka odnośnie tych Chin, żeby ludzie brali od niego towar, bo w internecie, albo bezpośrednio Chiną, albo własny produkt. Inaczej nie ma szans, aby utrzymać się na porządku. On podał hurtownie polskie. Ludzie to brali, chuja zarabiali na tym, ale temat ten Chin był przewodni, chodziło mu o to. No bo z tego co ja wiem, a ja jestem mega laikiem, to wiem, że często hurtownie stawiają właśnie i tak towary swoje na Allegro, więc no, ciężko kupić na jakiejś hurtowni i liczyć na jakby mega turbo zysk tego, raczej nie tędy droga, czyli daj mi kasę, a ja ci sprowadzę wysokomarżowy towar, którego nikt nie widzi albo nikt nie wie, co to za towar. No i teraz tu są jakieś po prostu wycinki z maili, że po prostu pan Robert tyle po prostu kasy chciał brać od użytkowników, od 500 do 10 tysięcy i za to sprowadzał towar. Może sprowadzał, może nie, tego po prostu nie wiemy. Tutaj następny, czekamy na wasze adresy do wysyłki, zrzutkę za towar, czyli spójrzcie. Czyli z tego, jak widzicie na stronie internetowej, czyli Pat Robert posiada sklepy ze zszarganymi opiniami, które no, co najmniej połowa jest negatywnych, co w ogóle na Allegro nigdy nie miałby szans tam przebicia, bo jego konto było zablokowane, bo Allegro takie coś blokuje. Sprzedaje na jakiejś prostackiej stronie internetowej swoje kursy, gdzie mami tam o rzuceniu etatu. Zarobi na kursie, zarobi na towarze jakąś swoją marżę, tak? No bo taki jest cel zrzutek, bo inaczej by tego nie robił. Zarabia na linkach referencyjnych za paczki, które wam wysyłałem wcześniej. Czyli jeżeli zainwestujecie się do paczki z jego linku, to on zapewnie tam dostaje od waszego obrotu jakiś procent. Więc jak to jest sprytnie wszystko skonstruowane? Ostatnio widziałem taki film o żabce, gdzie gość właśnie wyjaśnił, jak żabka działa, czyli pan Robert po prostu zrobił te kursy po to, żeby sprzedać na towarze, a nie to, żebyście mieli fajne sklepy, bo on sam nie ma fajnych sklepów, on ma jakieś sklepy zrobione jakby na patyku, tak? Dostawa będzie tutaj jakiś mail, że topy jak to pan Robert, że super produkty, mój kolega milioner, ja go słucham, ble, 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 ble. Jak to pan Robert, jak znacie jego filmy, to właśnie tak on się wysławia. Paczki tam, gratis kurier, no jak panie Robercie tyle pan już zerżnął, no to tam kurier może być gratis. On tylko zarabia, tylko jak pisze w mailu na czym, to już nikt nic nie wie. Więc jedna wielka ściema, to jest opinia użytkownika, nie moja. Moje zdanie było, czy kursanci mają jakąś swoją grupę, w której mogą wnieść swoje spostrzeżenia, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia kursanta, bo jeżeli są właśnie fajne szkolenia, fajne kursy, to jest grupa ludzi, którzy byli, którzy mogą sobie pomagać, wymieniać się doświadczeniami, a tu tak, nie, nikt nikogo nie znał, jedynie coś ci się, jak ci się chce szukać ludzi, to gadał tam, że towar nie ma marki, to można na przykład wpisać markę pod tytułem QL, jaki miałem sklep i sprawdzałem to, jak ludzie ceny mają, czy coś na sklepie, trafiłem gdzieś na to, jedyne to ci mogę podpowiedzieć. A w sumie nie wiem bardzo o co chodzi, jakaś marka, może marka własna, zostawmy. Ja się późno obudziłem, zanim zacząłem czytać te komentarze na jego sklepów, tu już było za późno, już miałem firmę i się bujałem z tymi milionami, których nie było. No właśnie, cieszę się, że mogę w jakiś sposób pomóc, co do mojej osoby, proszę o dyskrecję. Oczywiście tutaj, mimo że to Telegram, to zamarzymy zgodnie z życzeniem, więc to są, panie Robercie, tylko opinie na pana temat. Sklepów internetowych pana nie chciałem poruszać, bo ja się na tym nie znam, ale takie fakty, którym warto się po prostu przyjrzeć przed dokonaniem zakupu, no to w ogóle nie przemawiają na pana korzyść. No ja bym na to nawet... No... Za dużo po prostu tego, a to jest po prostu jeszcze mikroskala, rozumiem, że pewnie... Jakby ten film mój, pan mówi, że tam wyświetlenie, wrzuciłem ten film ponownie, bo mi zależało na wyświetleniach. Nie, no w ogóle mi nie zależy, że jakoś raczej na wyświetleniach, bo wiem, że YouTube się bardzo mocno tnie, więc i tak ten mój nie dojdzie film do jakiejś większej skali. Ale dobrze, kończę ten film, bo już gadam na pewno bardzo długo. Ja wam powiem tak, drodzy użytkownicy, tak jak powiedziałem to też wcześniej, możecie mnie nie lubić, możecie nie lubić obstawiania podziemnych typów, możecie nie lubić, że w jakiś sposób też zarabiam z linków afiliacyjnych, że nie tylko bierze 100% bookmacher, ale mi też coś wpada na przykład od rejestracji, że mam grupy duże na Patronite, graczy, którzy po prostu na nich poświęcam czas, ale mam też swoje koszta, weźcie to pod uwagę, mam też swoich współpracowników, to nie tylko ja, tylko że ja po prostu nagrywam filmy na podziemnych. I nawet jak mnie nie lubicie, to napiszcie o mnie to, zdrowo, tamto, ale nie możecie mi raczej zarzucić tego, że ja nie tam nie działam uczciwie. Pokazałem was to wasz guru, osób, które często mnie oceniają, jak prezentuje się tutaj transparentność jego. Ona jest bardzo ważna przed podejmowaniem jakichkolwiek działań o zakupie, więc
Tak jak ta anegdota z samochodem i handlarzem, którzy nie, nie, przebieg nie jest ważny. Nie, 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 nie jest ważny. Ten samochód jest piękny, niech pan sobie go kupi. Zapamiętajcie to, bo naprawdę nie, nie problem jest tam zapłacić panu Robertowi jakieś pieniądze, a potem rozczarować się, bo później też będziemy sfrustrowani. Panie Robercie, ja pana też w żaden sposób nie nazywam oszustem, ani tego typu określeniami. Ja po prostu konfrontuję fakty i opinie na pana temat. Jeżeli ma pan coś na sumieniu, to proszę nie kasować komentarzy. Zanim po prostu ludzie aż na tyle będą po prostu wkurzeni, że panu zrobią naprawdę spory smród. Bo to, że ma pan Patronite'a, to za moment ludzie mogą zgłaszać tego Patronite'a, za moment będzie coraz więcej osób, którym ten film może po prostu dać do myślenia, że nie warto po prostu machać ręką na takie sprawy. Ja was tylko proszę, jeżeli kto komuś podobał się ten film i oświetlił wam oczy na pewno niektóre problemy, dajcie lajka, dajcie suba, udostępnijcie go dalej. Ja tego filmu nie usunę. Po to właśnie, aby takie działania, jak na przykład pana Roberta, nie miały jak najmniej miejsca. One będą dalej i ludzie dalej się będą na nie łapać, ale my jako podziemne typy, ja i moja ekipa, nie popieramy tego typu rzeczy. Tylko transparentna sprzedaż, tylko transparentne podejście. Tak my działamy. I możecie wrzucić jeszcze na wykop, udostępniać u pana Roberta ten film na Facebooku, na jego YouTubie. Niech ludzi, którzy po prostu są odcinani od komentarzy, niech może ktoś zobaczy, czy to podziemne typy są złe i one oszukują, bo sobie mają afilację, czy pan Robert ze swoimi sklepami i wędkami zachowuje etykę. Z taką refleksją was żegnam i trzymajcie się. Pozdrawiam was, Mike. Cześć.